Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim gościem jest Wojtek Marusarz, reprezentant Polski w kombinacji norweskiej. Witam Cię, Wojtku. No, hej, witam. Wojtek, najpierw chciałem zacząć od chyba Twojego największego sukcesu i złotego medalu Uniwersytetu w Almacie. Ty walczyłeś w drużynie. Co pamiętasz z tych zawodów? Tu rok 2017. No, bardzo udane zawody dla mnie. Pierwszy medal na tak dużej imprezie. Zdobyłem go razem z kolegami w sztafecie. Po cichu liczyliśmy, że tam możemy o coś powalczyć. Indywidualnie troszeczkę się nie udało, ale właśnie drużynowo byliśmy mocni i tak liczyliśmy na ten medal. A czy czas się nie udało, to nie wiem. No. 9 miejsce to też jest bardzo dobry wynik, a ponadto wtedy też twój kolega z kadry Adam Cieślar zdobył złoto, więc to jednak wcale nie był taki zły start. No tak, no tam nie powiem, bo startowaliśmy dobrze, zwłaszcza Adam zdobył medal, Paweł tak samo. No ja tam troszeczkę poniżej oczekiwań, ale też nie najgorzej. No w drużynie, analizując wyniki indywidualnego, no byliśmy kandydatami do medalu, a tu udało się złoty, także jesteśmy zadowoleni z tego. A co pamiętasz z Pjongczang, gdzie w Pjongczangu zadebiutowałeś na Igrzyskach Olimpijskich, w konkursie indywidualnym walczyłeś 47 miejsce, a w drużynie razem z kolegami 9 miejsce. Co z tego pamiętasz z tych zawodów? Bo to jeszcze był twój debiut na Igrzyskach Olimpijskich. No tak, no to były zawody, wielkie przeżycia na tych zawodach. Tak było ciężko naprawdę wszystko ogarnąć, dużo stresu. No indywidualny pierwszy start troszeczkę nie poszedł po mojej myśli. Tu ciężkie warunki na skoczni i tak trzeba wszystko spowodował, że miałem daleką pozycję po skokach. No i nie udało się tak zbytnio nadrobić tych pozycji na biegu. No a 9 miejsce, no liczyliśmy na tą 8 jednak, bo walczyliśmy o jakieś stypendium, żeby mieć później. Tak, bo to jest też ważna kwestia, że stypendium od ministerstwa tak. Stajesz za pierwszą 8. Tak, wszyscy się nastawialiśmy na start drużynowy i specjalnie właśnie trener mi oszczędził w drugim indywidualnym starcie, kazał mi zejść z trasy po pierwszym okrążeniu i właśnie, żeby specjalnie oszczędzić siły na ten start, by z czymś wrócić z tych igrzysk, z jakimś wynikiem. No zależało nam na nim, ale właśnie jak taki sport nie wyszło, brakło 11 sekund, także trzeba było się pogodzić. No a jak wspominasz swój debiut w Pucharze Świata, który też nastąpił w tym sezonie w Chamonix? Tak, debiut też, cały sezon w ogóle był przełomowy w moim wykonaniu, właśnie liczyłem, że zadebiutuję i dostałem szansę, że pojawi się w Szanew, no i pojechałem tam na ten pierwszy mój Puchar Świata. I oceniam występ bardzo dobrze. Przeszedłem kwalifikację, bo o to chodziło. Pierwszy start, także debiut i od razu przejście kwalifikacji. Nie każdemu to się udawało, nawet doświadczonym zawodnikom. Z tego jestem bardzo zadowolony i tak samo trener był zadowolony. No i pojechałem też pomóc drużynie wywalczyć tam kwalifikację drużynową, bo to była ostatnia szansa wywalczyć kwalifikację na igrzyska do drużynówki. I zajęliśmy tam 8 miejsce w drużynowym i przeważnie to był też cel trenerów, by tam im pomóc na tym Pucharze Świata. Tak, no a powiedz mi, czy twój start w Pucharze Świata, czy sobie te zawody wyobrażałeś, czy coś cię tam zaskoczyło? No oglądałem od dziecka zawody Pucharu Świata i zawsze marzyłem, żeby tam wystąpić i cały czas walczyłem, trenowałem, by tam jechać. I tak sam troszeczkę jest różnica, jak inaczej niż w telewizji się ogląda, inaczej troszeczkę jak się tam jest. Ale jest lepiej, jest super przeżycie, startować z najlepszymi zawodnikami świata. Gdzie się tam zawsze chciał być, startować ze swoimi idolami, to jest wielkie przeżycie. Choć było ciężko, jednak styczność z tym Pucharem Świata to już jest naprawdę wysoki poziom i jest już bardzo ciężko. No a właśnie też się do tego wrócić, bo ty startując w Pucharze Świata walczyłeś sam i sobie zawdzięczać dzięki znakomitym występom w Pucharze Kontynentalnym, które się odbywały między innymi w Stanach Zjednoczonych. Tak, no cały sezon myślałem o tym starcie w USA, ponieważ wiedziałem, że mi to da realną szansę gdzieś tam zrobić te punkty jakieś i żeby później wystartować w Pucharze Świata. Gdzieś tam też po cichu liczyłem, że mi to da przepustkę właśnie na igrzyska. I za wszelką cenę chciałem właśnie przygotować się na ten start i po prostu pierwsze tam w ogóle jechać, bo ciężko było tam po prostu załatwić, tak. Załatwić tam wszystko. Na styk udało mi się załatwiać wizę i bilet. Miałem problemy trochę z biletem, bo w ostatniej chwili wycofała się ta osoba, która chciała mi pomóc wyjechać na te zawody. I w ostatniej chwili pomógł mi pan Józef Zborowski, który znalazł fundusze dla mnie i pomógł mi przez Polski Związek Narciarski i udało się, że ten bilet został kupiony, bo to dość bardzo drogi bilet, także prywatnie byłoby bardzo ciężko za to jechać. No i starałem się stanąć na głowie, żeby tylko tam jechać i udało się.
No właśnie, to był taki przełomowy sezon dla siebie. Jak go klasyfikujesz? Tak, to był jeden z najlepszych sezonów w życiu. No, to w ogóle działo się wszystko w tym sezonie i pierwsze punkty w Pucharze Świata, w Pucharze Kontynentalnym, pierwszy start w Pucharze Świata, w start Igrzyskach, także taki sezon, można powiedzieć, marzenie. No tak, bo też był dla polskiej kadry pierwszy start w historii olimpijskich w drużynie. To też No trzeba i to zwrócić jest, uwagę. uważamy za taki mały sukces tych igrzysk, że potrafiliśmy wystawić drużynę, której dawno nie było. I nie pamiętam, żeby jeszcze wcześniej była jakaś drużyna na igrzyskach w Nie, kombinacji. to był pierwszy Także występ w tak. historii I to polskiej drużyny z tego kombinatorów się norweskich. tak, z tego się bardzo cieszymy, że ta kombinacja jednak gdzieś już ista w Polsce się odradza i gdzieś pokazujemy się w świecie. To jest dla nas bardzo ważne, że potrafimy to zrobić. Tak, no teraz możesz sobie opisać troszkę więcej, bo Adam Małysz został już koordynatorem związku do kombinacji norweskiej. Tak, liczymy na pomoc Adama, który naprawdę jest doświadczeniem, jest wzorem. Sam go podziwiam za to wszystko, co osiągnął. Także wiem, że wiele wprowadzi i pomoże nam jeszcze bardziej gdzieś odrodzić tą kombinację. No, bo też właśnie musimy wspominać, że pierwszy medal w historii naszej igrzysk to był medal brązowy walczony w kombinacji norweskiej, a teraz po tym się ten sport nas podupadł. Tak, no pierwszy medal właśnie zdobył świętej pamięci już Franciszek Gojsińca. No i trochę minęło lat do tego właśnie sukcesu i gdzieś ta kombinacja miała wzloty i upadki w Polsce. Byli tam w przeszłości mój pierwszy trener, Kazimierz Długopolski, trener Stanisław Ustupski, którzy tam do tej czołówki nawiązywali, mieli bardzo dobre wyniki w przeszłości. I gdzieś w latach 90. gdzieś ta kombinacja tak podupadła i później ciężko ją było jakoś wywieźć z tego dołka. Tak, nawet gdy była Uniwersjada w Zakopanem, to był 2001 rok, Tak. no to i tak już wtedy był duży problem właśnie z kombinacją norweską. No tak, to właśnie te lata 90. do 2000 roku tak było ciężko właśnie jak z zawodnikami, żeby w Polsce gdzieś pokazywać się w świecie. No później już to tak stopniowo szło coraz, to ta fala przyszła innych zawodników i jakoś ta kombinacja teraz krok po kroku idzie do przodu. No, a jak ocenisz ten sezon dla ciebie? Jaki on był? Na pewno dużo doświadczenia zebrałem, dużo nauki, gdzie jestem, w jakim miejscu, ile mi trzeba, żeby do tej czołówki, do tych punktów, na przykład tej pierwszej 30, żeby co mam poprawić, w czym mam braki. Tą końcówkę Pucharu Świata po Igrzyskach właśnie trener postawił na to, żebym jeździł do końca sezonu, zbierać to Tak. doświadczenie na przyszły sezon, żeby już rzatać nowy sezon. Startami w Pucharze Świata już bez żadnego stresu, bez żadnego takiego nauki, w ogóle, żeby już z wysokiego pułapu i dalej to wszystko ciągnąć. No tak, no bo teraz czekają mistrzostwa w Seefeld. No tak, i też właśnie liczymy tam na tą sztafetę naszą, żeby choć tam być w ósemce, bo będzie to samo, co na przykład po Igrzyskach, gdybyśmy mieli w ósemce, to stypendium. Także też liczymy na ten start. Tak, a powiedz mi, jak startujesz starty letnie Grand Prix? Zawsze w mojej karierze lato wychodziło dobrze, ponieważ ten trening troszeczkę inny i skupiałem się też dużo na skokach i te skoki lepiej zawsze w lecie mi wychodziły, choć biegowo nie zawsze, bo cięższy trening biegowy był wtedy. Ale teraz ostatnie parę sezonów bardziej oszczędzałem to lato, żeby tą dyspozycję trzymać na starty zimowe. Lato pracujemy ciężko, dużo biegania, dużo treningów objętościowych. I startów to są tylko krajowe starty, jak na przykład Puchar Prezesa lub Mistrzostwa Polski. Choć w tym roku, w tym sezonie letnim też zadebiutowałem w letnim Grand Prix w Planicy. Też duży taki kobył i dość pierwsza taka styczność z czołówką. Także już wiedziałem, czym to pachnie w zimie. Czyli można powiedzieć, że teraz już w czołówce czujesz tak u siebie. No już tak, już się zaadoptowałem w tym świecie i myślę, że już nauki zebrałem. Teraz tylko ten sezon przepracować jak należy i myślę, że już będzie dobrze. A wracając jeszcze do startów w uniwersjadach. Pamiętasz złoto Adama Cieślara i co wam wtedy towarzyszyło w ekipie? No wiadomo, radość. Każdy jak chłopak, który zdobędzie jakiś życiowy sukces, to cieszy. Że ta praca, którą wykonuje, widzimy go na treningu, jednak popłaca i idzie na konto całego zespołu. Cieszymy się tak samo jak i on jego szczęściem. A powiedz mi, masz jakiegoś idola, na którym się wzorujesz w sporcie? No na pewno Kamil Stok jest takim właśnie
w takim guru, można powiedzieć. Jest człowiek z klasą, naprawdę wielki mistrz i podziwiam go za to, co osiągnął, za jego skromność przede wszystkim. Jest naprawdę jest wzorem do naśladowania, takim sportowcem z krwi i kości. Tak. A w swojej dyscyplinie w kombinacji norweskiej? Mam oczywiście Mikko Coxin, ale on nie skończył karierę. Ten właśnie był takim jednym z moich właśnie idoli, ale też i Alessandro Pittin, który jest właśnie taki bliski mi, bo ma podobne predyspozycje do mnie i często jestem z nim utożsamiany tutaj. Tak. A powiedz mi, mówisz, zaliczyć te predyspozycje? Jak one się rozkładają? W skoki i biegi? Tak. Ja miałem zawsze problemy ze skokami. Od samego początku gdzieś te skoki mi się tak nie szło po drodze z tymi skokami. Zawsze lepiej biegałem. I teraz kombinacja idzie w takim kierunku, że liczą się skoki. Jeśli nie ma zapasów po skokach, ciężko jest coś działać biegowo. Więc cały sezon teraz skupię się na pracy skokowej. Chcę trochę zjechać z wagą, bo takie już mam polecenia od trenerów. I jednak te skoki jednak odgrywają dużą rolę w kombinacji. Tak, no to jest niby 50 na 50, ale jednak bez skoków to jest bardzo ciężkie. Ciężko, tak. Tak widać po wynikach Alessandro Pittina. W tym roku nie skakał tak dobrze, a biegowo wygrywał czasy biegowo i nie dał rady tam do tej czołówki jednak doskoczyć jak w poprzednie lata. Cały świat w kombinacji poszedł w skoki, to widać właśnie. Znaczy teoretycznie dla Polski to jest lepiej, bo Polska to będzie bardzo dobrze stoi ze skokami. No. Najlepszym świadectwem są Igrzyska Olimpijskie, gdzie obydwa medale zdobyliśmy w skokach. No tak, mamy właśnie strasznie mocną ekipę w skokach i mamy bardzo dobrego trenera i tak zanim jest on jest, trzeba czerpać z tego jak najwięcej, podpatrzywać trzeba kontaktów z tymi skoczkami, by jakoś podratować też nasze skoki, żeby jakoś to właśnie w tym świecie skakać. A powiedz, w jaką kombinatorze norwescy macie, jak dużo macie kontaktu ze skoczkami? Czasem widujemy się na skoczni, na przykład jak w Szczyrku, w Wiśle i podglądamy właśnie ich takie te skoki trenerów, ich rady, jak przekazują trener z trenerami. Niekiedy widzimy się na sali lub na siłowni, więc wiadomo, że wszystkiego nie widać, bo nie wszystko pokazują, ale z większości właśnie mamy kontakt też z nimi taki prywatny i oni nam tam niekiedy zdradzają jakieś nowinki, jakieś, by udoskonalić nasze skoki. No a to na pewno jest dla Was bardzo pomocne, ponieważ no, dzięki temu wiadomo, że skoki to jest bardzo duży właśnie procent sukcesu, no bo nawet potem jak inaczej się czujesz, gdy ruszasz do trasy biegowej z pierwszego miejsca, a inaczej z 25. No tak, jest bieganie z tyłu jest w ogóle inne, różni się. Tam są bardzo mocni biegacze z tyłu i ciężko niekiedy utrzymać ich tempo. Z przodu bieganie jest w ogóle inne. Parę razy mi się udało gdzieś tak w Puerze Kontynentalnym w Stanach. Byłem wysoko po skokach, siódmy w pierwszym starcie. W ogóle inaczej biegło mi się niż w zeszłym roku, gdzie startowałem z 40, 30 miejsc. Także jest różnica i inaczej się właśnie biegnie z przodu, inaczej z tyłu. A powiedz mi jeszcze, jakie masz plany na przyszłość? Co jest dla Ciebie najważniejsze? To może Zefeld, potem Pekin, ale masz jakieś plany docelowe? No, chciałbym jak najdłużej cieszyć się trenowaniem i dalej trenować, bo kocham ten sport i poświęciłem mu całe życie. Dopóki będę miał motywację i siły, będę trenował. No, po drodze wiadomo, jest dużo jeszcze imprez, jeszcze młodym zawodnikiem, więc plany oczywiście te Mistrzostwa Świata w Zefeld. Następne igrzyska też myślę, bo jakoś chyciłem chęć, żeby właśnie po tych igrzyskach, żeby się zrekompensować na następnych, żeby zdobyć jakiś wynik. No zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Na razie mam cel na ten sezon po prostu właśnie przygotować do tych Mistrzostw Świata i do sezonu w ogóle całego. No, akurat dostałem szansę, że będę już w kadrze, także teraz już myślę, że to się potoczy, bo było ciężkie, bo trenowanie poza kadrą, to wszystko trzeba było sobie samemu załatwiać, samych pieniążków nawet niekiedy dokładać. Także teraz myślę, że otworzyła mi się furtka na takie już poważne właśnie przygotowania. No i jaki masz plan na Zefeld? Wiadomo, że marzysz o złocie, ale tak, co chciałbyś osiągnąć? Co sobie zakładasz przed sezonem? Taki plan minimum na ten 2018-19? Na pewno chciałbym dobrze zacząć starty w Pucharze Świata.
gdzieś te punkty zdobyć. No i przygotować się najlepiej na ten ZFN. Medal wiadomo zawsze jest w marzeniach, ale trzeba być też realistą. I no będzie ciężko o niego, wiadomo. No taki cel to będzie no takie top 20, top 30, myślę, że w Mistrzostwach Świata. No a drużynowo wiadomo, chcielibyśmy być w tej ósemce, żeby powalczyć no, o to stypendium. No a jeszcze powiedz, bo teraz na sam koniec mam jeszcze dwa pytania do siebie. Na temat letniego Grand Prix w kombinacji norweskiej. Jak w ogóle traktujesz te zawody? Ten cykl cały? Ja akurat, jako chodzi o mnie, ja traktuję każde zawody poważnie. Podchodzę do nich na 100% skoncentrowany i chcę jak najlepiej na nich wyjść. Nie odpuszczam tak, żeby wystartować sobie treningowo lub coś. Także każdy start dla mnie jest bardzo ważny i letnie Grand Prix startuję tak samo jak w zimie. 100% daję sobie 100%. I myślę, że każdy start, mówią, że najlepszym treningiem są zawody. Także przywiązuję dużą wagę do każdego startu. No i jeszcze coś o plany na przyszłość. O czym chciałbyś ze mną w przyszłości porozmawiać w studiu telewizyjnym? Nie wiem. Na przykład, no, żeby ta kombinacja jakoś się rozwijała. No wiadomo, żeby to wszystko jakoś, bo dorównać to skokom, nie? Popularności też kombinacji, bo to jest ważne. Jest troszeczkę mało popularna, jest mniej kibiców, jest mniej zainteresowania i jesteśmy troszeczkę tak, jakby może być w cieniu tych skoków. Żeby to jakoś rozpopularyzować tą dyscyplinę. Znaczy moim zdaniem wystarczy tylko albo aż sukces. Tak samo jak z Adamem Małyszem no, i stokami narciarskimi. Takiego dużego sukcesu właśnie. Potrzebujemy takiego Adama Małysza albo Kamila Stacha w kombinacji narciarskiej. No być może będzie nim Wojciech Marusarz. No, miejmy nadzieję. I tego ci właśnie Wojtku życzę. I bardzo dziękuję za przybycie do studia i rozmowę ze mną. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję.